Siemanko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Drivera San Francisco. Zobaczcie, mam sobie tutaj takiego fantastycznego Challengera SRT. SRT ile? 8? Nie wiem. Nie potrafię przeczytać emblematu. A tutaj jest większy na zderzaku, chyba 8. Tak, spróbuję nim troszeczkę podriftować i przy okazji pokażę wam jak działa tutaj sztuczna inteligencja. Tak, chcę wam troszeczkę nakreślić jak to działa tutaj w tej grze, bo tak, chciałbym żebyście zajrzeli sobie na film z Project Cars 3, zwłaszcza kiedy ścigam się tam z botami, jak to wygląda. Jak wygląda tam ściganie się z botami? Na przykład jakiś bot jedzie za tobą i dogania cię, jest zaraz na zderzaku twoim, ty mocno hamujesz, on cię totalnie nie widzi, tylko wjeżdża w ciebie. Nie to, że tam robi jakąś taką wymijkę czy coś, tylko autentycznie w ciebie wjeżdża i cię taranuje. Tak jakby ciebie w ogóle nie było, traktuje cię jak ducha, którego potrąca i jedzie dalej prosto. Za wszelką cenę utrzymując się na drodze. I tak mam wrażenie, że na swoich innych komputerowych kolegów też za bardzo nie zważa, tylko stara się trzymać jakby w jednym takim sznurku. Zobaczcie tutaj. Omija, coś tam robi, zderzył się w ogóle, cofnął, jedzie dalej, nie? I to nie jest gra typowo wyścigowa, to jest takie Grand Theft Auto bez wysiadania z samochodu. Tam się ktoś zderza, tam jedzie policja, tam jakaś, wiecie, inteligencja pościgów. Na przykład zobaczcie, to Camaro tutaj jest chyba teraz ścigane. Policjanci próbują go zatrzymać, nie? Co on robi? Próbował chyba w ścianę wjechać. Ale próbuje gdzieś tam, wiesz, walczy, przejeżdża z jednej strony na drugą, gdzieś tam się rozwala o inne auto, tutaj ruch liczny, jakaś akcja, nie? No gra jest bardzo dużo bardziej zaawansowana niż dzisiejsze gry wyścigowe. Naprawdę, zajrzyjcie sobie na poprzedni albo jakiś najnowszy gameplay mój z Project Cars 3 i zobaczycie, o czym mówię, po prostu tam samochody zachowują się dziwnie. No ale to tak nawiązując troszeczkę do tego, w jakiej jakości były kiedyś robione gry, a w jakiej są robione teraz, i to nie wygląda to dobrze, po prostu tnie się budżet na programistach chyba, albo nie wiem, mniej zapalonych programistów jest, czy ci tacy ze starszej ligi się już wypalili, nie mam pojęcia. W każdym razie tutaj w Project Cars wygląda to tak i ta gra pod wieloma względami no wyprzedzała swoje czasy. Kurde, fantastyczna, naprawdę fantastyczna gra. No ale wracając do driftowania, wygląda to sobie tak. Trochę mi to przypomina driftowanie z Kodą w Euro Truck Simulator 2, jak driftowałem sobie na multiplayerze. W czasach, kiedy jeszcze Mark Zuckerberg płacił mi za streamowanie na ich platformie facebookowej. Teraz już nie opłaca się tego robić, krótko mówiąc. W każdym razie... Skoda też tak się driftowało w Eurotracku. Co, że mieliśmy napęd na przód i Skoda wywracała się na każdym zakręcie, dlatego że tam samochody są dużo bardziej przyczepne. Tak. Challenger. I to nie jest wersja driftowa, bo tutaj oczywiście w grze możesz sobie wziąć wersję driftową samochodu. Pokażę wam przy okazji jak wygląda Corvetta. Bo... aha, właśnie. I tak... jeśli oglądacie odcinek jeden za drugim, to bardzo wam dziękuję. Ale jeśli nie, to muszę wam powiedzieć, że od ostatniego odcinka trochę się zmieniło. Pokupowałem sobie sporo nowych samochodów. Właściwie nawet wszystkie te droższe, które miałem dostępne, już są kupione. I jeszcze muszę wam powiedzieć, że nie mam odblokowanych niektórych samochodów, które wiem, że odblokują się za jakiś czas. Tutaj mamy specjalną Corvette Z06, która jest korwetą driftową. To jest absolutny majstersztyk do driftowania. Wszystkie samochody, nawet z napędem na przód czy z napędem na cztery koła w tej grze, to są samochody do driftu. Każdy się ślizga, zostawiając ze sobą kłęby białego dymu. Zupełnie jak moje Volvo ostatnio zostawiło kłęby białego dymu, po czym silnik okazał się, że jest do wyrzucenia i raczej należy spisać ten samochód na straty. Właśnie nie wiem, co z nim zrobić, czy wystawić go na sprzedaż jako z uszkodzonym silnikiem, czy pojechać z nim na złom. Może złomiarze mi zapłacą tysiąca za niego.
Kurde, samochód, który kupiłem 4 lata temu za 21 tysięcy, włożyłem w niego lekko ponad 12 tysięcy przez te 4 lata użytkowania i teraz idzie na złom. Chyba nie wsadzajcie zbyt dużo kasy w samochody, to się po prostu nie opłaca. Samochód był dobry, no tam w miarę okej jeździł, ale myślę, że jak się ma tego diesla, zwłaszcza takiego starego, to trzeba bardziej doglądać, myślę, że co roku kontrolować tą turbosprężarkę, oddawać do mechanika, panie mechaniku, proszę sprawdzić, czy z turbosprężarką jest wszystko w porządku, czy dużo nim najeżdżę, czy nie. Mechanik pewnie powie coś w stylu, panie, to jest silnik PSA, weź pan to pogoń w końcu i kup pan coś normalnego, jakąś benzynkę czy coś. I powiem wam, że kupiłem sobie samochód, mój pierwszy samochód benzynowy, właściwie nie dla mnie, tylko dla mojej kobity. I Jezu, to jest cudowna sprawa, odpalasz, nie klekocze jak stary bocian, chodzi sobie cichutko, równiutko. Przejedziesz sobie 200 metrów już zagrzany do temperatury nominalnej. Bajka, po prostu bajka. A samochód tylko ile? Tylko 3 lata młodszy, no. Wow. I po prostu zupełnie inna jakość. I to nie chodzi o to jakość wykonania, bo jakość wykonania jest gorsza, to jest tańszy samochód. Ale chodzi o taki sposób, w jaki ten samochód działa, jak działa silnik benzynowy, to jest... Ja straciłem życie na dieslach, moi drodzy. Ja wiem, że diesle to mają fajny moment obrotowy i można kupić diesla, wiesz, wypasionego za niewielką kwotę, tam, że ma jakieś fotele wentylowane, grzane, wszystko ma, nie? Ale no, jednak z jakiegoś powodu te diesle są takie tanie, a benzyny są jednak droższe. Zwłaszcza benzyna w automacie i super wyposażona, to jest około 10 do 12 tysięcy droższa od modelu takiego samego w dieslu i z takim samym wyposażeniem. Serio. No nic, rozgadałem się trochę na temat tej motoryzacji i gier, ale taki mały wstęp, jak musieliśmy sobie zrobić. No a właśnie, wracając do drivera, to zobaczcie, mam sobie tutaj driftową korwetkę. Trochę sobie samochodów pokupowałem, no i musimy sobie zacząć robić misje, bo mamy ich sporo do ogarnięcia. Pojawiło mi się jakieś zadanie tutaj, ono jest zaznaczone na taki bardziej... Tak. Przejdź pod ciężarówką 20 razy, jak najszybciej. To nagroda 20 tysięcy. No, średnio to się opłaca, ale dawaj, lecimy z tym. Aha, ja chyba będę jechał tą korwetą teraz, driftową. To nie jest zbyt dobry samochód do robienia jakichś challenge'y, ale kupiłem sobie... A nie, Murcielago mam. Dobrze, dobrze. No nie wiem, czemu mi wziął Murcielago teraz do tego zadania. I co, musimy... co mi się z oczami stało? Ja myślałem, że tutaj mogę przejechać pod ciężarówką, tak? Cześć, pa, dwie naraz, pa. Uuu, nie zmieściłem się, dammit! Dobra, to jest Murcielago, super veloce. Mamy, słuchajcie, 3 minuty na zrobienie tego zadanka. I powiem wam, że Murcielago jest trochę, kurde, długie. Do tego zadania przydałby mi się samochód... może trochę krótszy, szybki, ale krótszy trochę, byłoby mi łatwiej pod tymi ciężarówkami, nie? Szybciej by było po prostu. Same ciężarówki z taką wysoką naczepą, nie widzę, żeby miały podpory, nie? Przeważnie te naczepy mają po prostu podpory, żeby można było te naczepy postawić. 3 minuty to nie jest dużo czasu, dajcie mi możliwość skupienia się, na chwilę zamknę dzioba. Tak, mamy jeszcze kilka do przejechania. Miałem chyba jakiś sposób kiedyś, żeby robić takie wyzwania szybciej. I też nie pamiętam, czy Pagani Cinque, którą mam odblokować i którą chcę kupić koniecznie i przetestować, bo ja nią chyba jeszcze nawet nigdy nie jeździłem w tej grze. Nie jestem pewny, czy ona się odblokowuje po ukończeniu jakiegoś zadania, czy po ukończeniu jakichś misji fabularnych, czy coś. Więc... będzie trzeba to też zbadać. Na razie robię sobie wyzwanie, bo po prostu bardzo lubię w tej grze jeździć. Jest to bardzo, bardzo przyjemne. Ups. Pa, dwie nar... Co? Pani zaliczyło mi?
Ale dziwne, czemu mi nie zaliczy o drugiej ciężarówki? Dobra, mamy już... Ile tu trzeba zaliczyć? 20 sztuk. Mamy jeszcze minutkę i 3 ciężarówki do ogarnięcia, więc myślę, że na spokojnie. Jeździ ich tu na szczęście bardzo, bardzo dużo. Ale wiecie co? Ja strasznie lubię model tego Murcielago i też LP640. Bardzo, bardzo fajne samochody. Nie tylko pod względem tam silnika czy coś, ale pod względem wyglądu te samochody mi się bardzo podobają. Dobra, zrobiliśmy sobie to. Mimo to ten samochód tutaj jakoś tak się nie popisał, nie podobała mi się jazda nim. O, dostałem teraz 492 tysiące willpower points. Widzieliście, nie, że pojawiło się. To dlatego, że mam kupione większość już samochodów. Dobra, idziemy. Lightning doesn't strike twice, Jack. And if we keep filming duds, the network's never gonna buy America's most awesome car chases 4. Hey, I wanted to call it assholes on the road. Dobra, będziemy mieli tutaj ekipę jakąś filmową i będziemy musieli robić jakieś różne triki przed nimi. Zobaczmy, co musimy zrobić. Nakręć, wyczyń w trybie, okay. Już, wystarczył drift, tak? Słuchka. A musimy znaleźć jakąś przerwę, no przecież nie zrobię, czy... Jakiś samochód się do mnie przyczepił. Dobra. Bardzo ładnie. San Francisco, city of irresponsible driving. Okej, co teraz? Pod prąd... Nie no, tym na pewno nie pojedziemy. 240 km na godzinę. Musimy znaleźć coś takiego, co naprawdę pojedzie tyle. Ten nie. Nie. No, trochę za daleko tutaj, nie? Chyba ten Dodge Charger powinien sobie dać. A, jest Jaguar XKR. XKR, zgadłem. Dobra, powinniśmy dać radę tym. 230, 250, 280. Ale 300 już nie dał rady. Dobra. W ogóle tak doszedłem do wniosku, jeżdżąc sobie w driverze San Francisco, że jest tu bardzo fajna baza różnych samochodów. Takich ciekawych jak Cadillac, CTS. A co my tu mam zrobić? A chyba wyprzedzanie, tak? 160, co? Aha, 160, dobra. No patrz, zabrakło mi strefy. Dobra, ponieważ gra Driver San Francisco jest z 2011 roku, to jest tutaj bardzo fajna baza samochodów, powiedzmy sportowych, czy usportowionych, które są stosunkowo niedrogie, nie? W dzisiejszych czasach. Takie starsze, chociaż patrzyłem sobie Cadillaca XXX, czekaj, on tutaj jeździ czasami, jest dosyć rzadki w driverze. Na początku gry on jest dosyć częsty, jest taka korwetka dla starszych panów, o, można tak powiedzieć. W każdym razie ten Cadillac XLR chyba się nazywa, o, jakoś tak. Teraz mi wypuścili... Aha, dwa pojazdy chyba, tak? O, okej. Okay. I są, o, na przykład tutaj co my mamy? Cadillac CTS. I na przykład Pontiac Soulstick. Tutaj też mamy Pontiaca Soulsticka w wersji driftowej. Ogólnie, gdzie się nie przyjrzymy, gdzie nie skoczymy sobie na jakąś drogę? Na jakieś miejsce, tam mamy coś ciekawego do obejrzenia. Jakieś Audi Q7. Mamy tutaj Dodge'a Challengera. Wszędzie jeżdżą takie przystępne samochody. Możemy sobie wziąć jakiegoś Mustanga z poprzedniej generacji. Możemy wziąć sobie na przykład coś takiego dziwnego. Nikt by z was nie przyjął to do wiadomości, że to jest Aston Martin. Signet, tak się nazywa. Ma napęd na przód. I na pewno nie jest elektrykiem, ale wygląda jakby był elektrykiem, bo gdzie tutaj silnik zmieścić, nie? Mamy Astonowy Martinowy taki przód. No auto to jakaś konkurencja dla Smarta czy coś takiego. Takie typowo miejskie autko, które... co? No patrz. 172 km na godzinę, wersja stokowa. No na pewno nie jest to jakiś sportowy samochód, wiadomo, ale
No jest to dziwadło jakieś, takie... Chodzi mi o to, że tutaj w tej grze są takie niespotykane samochody. Jakbyś robił jakąś grę wyścigową, to raczej byś brał pod uwagę właśnie takie Dodge Challengery, czy nie wiem, jakieś tam Corvette, nie Corvette. Tutaj oczywiście te samochody też są, ale możesz sobie wsiąść do takiego Audi A4 2.0 Turbo. Do każdego samochodu możesz sobie tutaj wsiąść i przetestować. To jest chyba Quattro nawet, nie? Możesz sobie wziąć, przetestować, pojeździć, nie ma problemu. Jakby to jest fajne w tym driverze, że tak jak z perspektywy naszych dzisiejszych czasów, akurat na większość, no może na część z tych samochodów mógłbym sobie pozwolić i nimi sobie jeździć w realnym świecie. A tutaj proszę bardzo, nie? Możesz sobie przetestować też w grze. Mamy korwetkę Z06 policyjną. Czy nawet ZL1, to jest wersja ZL1 policyjna, a kurde. Tutaj policja ma naprawdę wypasioną furkę. Proszę bardzo. Tu mamy Q7. Teraz cały czas widzę, że krążą te same samochody, albo bardzo podobne. Zobaczcie, już kilka Audi A4 mi się pojawiło. To jest chyba jak w GTA, nie? Że jak weźmiesz jakiś samochód, to później się pojawiają w kółko te same. Tutaj mamy Monaro, czy Monaco chyba. Monaco, nie? Dodge Monaco. Tu mamy... Taurus. Nie wiem, co to za samochód, on chyba w Europie nie występuje, nie? Tutaj proszę bardzo, mamy coś takiego. No dobra, tak sobie wyglądają samochody w driverze San Francisco. Sprawdziliśmy sobie, mniej więcej przypomnieliśmy, jak wyglądają te tematy. Mam jeszcze tu kilka, powiedzmy, w tej starej części miasta zadań do wykonania, takich pobocznych misji i wyczynów. Mamy też, jakby z głównego wątku, moje ulubione wyścigi na żółto. I mamy tutaj coś ciekawego, mamy Mercedesa McLarena SLR-a. Proszę bardzo. We're supposed to be a covert intelligence team, running across the stage and snatching a briefcase from the Chinese ambassador while he's giving a speech to a class of kids. Okej, dobra. Ciśniemy McLaren SLR, mój chyba jeden z najbardziej ulubionych samochodów wszechczasów, jeśli chodzi o wygląd, bo w środku on nie wygląda jakoś ładnie, ale ten wygląd zewnętrzny jest kapitalny. Ja wiem, że on ma jeszcze taki fantastyczny silnik pod maską, to chyba V10 jest, a nie jestem pewny, jak to tam było. I brzmi to fenomenalnie, po prostu. Nie widziałem go w rzeczywistości, w Polsce jest wystawiona automoto chyba jedna sztuka, kosztuje 3 miliony złotych. Autentycznie, to jest kurde unikat. Nie wiem, czy on się nawet jakoś tam wyróżnia, jeśli chodzi o prowadzenie, czy jakoś tam jest w czymś wyjątkowy, czy faktycznie tak dobrze przyspiesza, czy niedobrze. Podejrzewam, że ze względu na dość długą maskę i w to, z jaki sposób on wygląda, może nie prowadzi się jakoś najlepiej, nie mam pojęcia. Ale tu chodzi o, kurde, ten taki szyk, nie? Jaki ten samochód co reprezentuje. To jest po prostu genialne auto z wyglądu. Piękna sprawa. Jedna rzecz może tak mniej mi się podoba, to jest ten taki wystający przód. Ale szczerze mówiąc, z takim wyglądem nie wyobrażam sobie, żeby ta maska jakoś opadała inaczej do tego zderzaka, naprawdę. No dobra, wiecie co, bo ja tutaj tak sobie gadam. My się zaraz rozwalimy tym Mercedesem. Ciężko powiedzieć, że to jest Mercedes, czy to jest McLaren, w końcu jak to jest z nim, nie? Dobra. Przejedziemy sobie przez chatkę, przy okazji naprawić furkę. Reszty. Tak, przejedziemy sobie tam naprawić furę. I myślę, że pojedziemy prosto do celu. Ty, zgubiłem policję. Okej, 700 metrów stąd, to jest niedaleko. Idziemy sobie jakoś tutaj. O, zarysował mi furkę. Jeszcze fajny, w takim czarnym kolorze. Dobra, i tu zrobimy wielką hopę. Hops! Cyk. Ja zawsze jak widzę jakiś wyskok, to używam tego takiego taranowania. Po to, że jakby jak używamy takiego taranowania i jesteśmy na drodze, patrz, ładujesz i pyk, auto za chwilę zwalnia, ale jak auto jest w powietrzu, to ono w powietrzu już nie zwolni jakby, nie? I leci po prostu bardzo, bardzo daleko. Także to jest bardzo fajne. Okej, okay. Zjeżdżamy sobie, cyk, i jedziemy do celu. Zobaczmy, o co tutaj chodzi, bo powiem szczerze, jakoś tak nie wgryzłem się w fabułę.
tej misji. Zobaczmy. Może zadaję herbatę chyba. Pewnie, że zaleje. Kurwety! Safety co? Safety net. A, że za bezpieczeństwo, dobra. Come on, fella, pick up. A nie, dobra, tylko się dzwoni, ważne. Don, listen. We got an eye on us and we're hot property. I need to use Aegis. We're headed on the freeway now. Idziemy na autostradę. Dobrze, będzie przetestować ten samochód na autostradzie. Myślę, że do tego czasu uda się policję już zgubić. Orzesz ty, ale cisnę. Ha! Koniec pościgu. Udało mi się, dobrze. Autostrada, czekaj, bo ja chyba źle zjechałem. Powinienem tam wcześniej myknąć, dobra. Chyba, że tu się da jeszcze jakoś rąbać. Ale nie, dobra, da się kawałek dalej. To przejdziemy sobie tu. Pyk. Fajna jest ta minimapka, nie? Że można ją sobie tak zgrabnie powiększyć. Mega, mega intuicyjna rzecz. Naprawdę, jeśli jesteście fanem, nie wiem, GTA, fanami GTA i w ogóle lubicie gry wyścigowe, to musicie sobie zagrać w Drive San Francisco. Taki typowo driftowy sposób prowadzenia tych aut jest naprawdę wdzięczny niekiedy. Daje dużo radochy, to na pewno. Dobra, wjeżdżamy sobie na, powiedzmy, nie wiem, czy to autostrada, czy to po prostu taka obwodnica miejska. Musimy sobie wjechać na ten checkpoint, bo inaczej nas nie puści, ale jedziemy ogólnie na ten wiadukt na górze chyba. Mniej więcej. Pyk, dobrze, wjechaliśmy. I musimy wjechać na ciężarówkę, czyli będziemy musieli nasz piękny samochodzik załadować gdzieś. I pojawiła się policja, proszę bardzo, znaleźli nas! Damy sobie radę, to jest szybka fura, chociaż kurde, ciągle nowe radiowozy się pojawiają. Na lusterka, gościu! Okej, teraz muszę uciec jakoś z ciężarówką? Nie, to koniec misji. I told you it would work. Yeah, about that. Gra pomyślała, no kurde, jak wjechaliśmy do ciężarówki, no to przecież ciężarówka przedrze się już przez następne rzesze korwet bez problemu. Jak widzicie, cały czas jak robimy te misje główne, to odblokowują mi się kolejne wyzwania, kolejne rzeczy. Podejrzewam, że w którymś etapie odblokuje mi się też Pagani Zonda Cinque. Ja już od kilku odcinków mówię o niej, ale to jest rzecz, którą zaniedbałem, jak pierwszy raz nagrywałem tę grę, bo pomyślałem... Dzień dobry, Pagani Zonda Cinque. Kiedy musiałem ją jeździć w takim razie. Okay. Dobra. To jest Pagani Zonda Cinque. You crazy people. When a man that dangerous offers you a job, you say yes and then you run like hell. 10 seconds ago you thought it was hilarious. Now I think you're a dumbass and I gotta win this race to save your lives again. Dobra, to jest moja ulubiona ekipka ogólnie wyścigowa. I tak, dokończę wam temat. Ścigamy się teraz jeżdżąc w Pagani Zondzie Cinque. Chcę zdobyć ten samochód, bo to jest rzecz, której nie zdobyłem przechodząc pierwszy raz Drivera San Francisco razem z wami. I chciałbym ją teraz kupić, mieć na własność. Wiem, że ja jej nie kupiłem, bo była strasznie droga. I powiem szczerze, nie chciało mi się wykonywać wszystkich tych misji, wszystkich tych wyzwań ponownie i ponownie i ponownie, żeby zarobić tam 35 tysięcy dolarów, czy tam tak powiedzmy tej gotówki tutaj w grze. A nie znałem właśnie tego sposobu, o którym powiedziałem wam na poprzednim odcinku na zdobywanie kasy w tej grze. Jak się okazało, jak widzicie, jest to bardzo lukratywna sprawa. A przed tym odcinkiem pokupowałem sobie większość, właściwie prawie wszystkie drogie samochody, jakie mi zostały do kupna. I zostało mi jeszcze 1,5 miliona tych punktów gotówkowych, nie? Więc naprawdę, naprawdę...
naprawdę dużo kasy się teraz zarabia i nie trzeba się jakby specjalnie przejmować tym, że się robi, czy żeby robić jakieś wyzwania, czy nie, czy tam żeby przechodzić fabułę, czy nie. Po prostu sobie grasz, jakby kasa nabija się sama. Złapałem się właśnie ostatnio na tym, że szedłem sobie do sklepu i pomyślałem, kurde, co będę wyłączał grę, jak za 20 minut nabije mi się kolejne prawie 500 000 punktów, prawda, za które będę mógł kupić nowe samochody. Więc zostawiłem włączoną grę, wiesz, powłączałem tutaj moje te wszystkie bzdety, inne komputery i tak dalej. Zostawiłem tylko włączoną grę i poszedłem sobie. No i wracam faktycznie po tych, powiedzmy, nie wiem, tam 40 minut mi chyba zajęło wszystko. Więc nabił się 1 000 000, nie, tutaj, tej gotówki. Nie cały 1 000 000, ale powiedzmy zaokrąglając, że to był 1 000 000. Więc sporo kasy, wiesz, za 1 000 000, jak tu niektóre samochody kosztują 1000 tych punktów, to mógłbym sobie kupić, wiesz, wszystkie samochody od razu, nie, za chociażby ten 1 000 000, znaczy no większość jest tanich samochodów, powiedzmy. Niektóre są drogie. No i właśnie Pagani Zonda Cinque jest to bardzo drogi samochód. On mi się tak zapamiętał, że on kosztował gdzieś koło chyba 7 000 000 tej gotówki tutaj w grze. No i mam ochotę go teraz właśnie sobie zdobyć. To jest ciekawe, że akurat o tym zacząłem rozmawiać, jak się pojawiła ta misja. Kompletnie nie wiedziałem, że będziemy mieli do czynienia z tym samochodem akurat na niej. A bardzo możliwe też, że po tej misji odblokuje mi się to auto do kupna. Say that again. Jun, bro, I'm telling you. You're the best. Okej. Pyk. Trochę rzuca, wiecie? Chwaliłem wam ostatnio taką jedną Porsche, czy tam Rufa na poprzednim odcinku. I powiem wam, że ten samochód się prowadzi na pewno dużo gorzej niż tamten Roof. Roof był super przyczepny, a tutaj co? Jakoś ta klipa, samochód powinien być ultra przyczepny w porównaniu do Roofa. Patrząc na tą aerodynamikę, wykończenie z włókna węglowego, praktycznie wszystko. Podejrzewam, że nawet uchwyty do kubków na kawę masz z karbonu tutaj w tym samochodzie. Prowadzi się gorzej, no driftuje tak, nie? No nie o to chodzi, żebym kupował ten samochód, żeby nim tam jeździć, czy robić coś, tylko tu chodzi o takie, wiesz, trofeum, nie? Żeby to zdobyć. Dobra! Go to college. By the way, give him my brother back. Find your own body. Fight your own battles. Oh. What did you just say? Tak, to czuję, że zbliżamy się do końca tej gry, niestety, bo się świetnie bawię. Powiem szczerze, są takie momenty, że nie mogę się doczekać, kiedy nagram następny odcinek i poopowiadam trochę o moich wrażeniach z tej gry poważnie. A odblokowaliśmy sobie kolejne wyścigi. Wygląda na to, że jak bierzemy udział w tej misji pobocznej, to odblokowujemy sobie właśnie wyścigi, a jak bierzemy udział w innych, to odblokowujemy... Wow, tego samochodu nie mam jeszcze. Dobra, ukończcie wyścig drużynowy jako pierwszy i drugi, ale odblokowujemy Lamborghini Gallardo, moi drodzy. Wow. O kurde, czekaj, bo ja chyba nie mam odpowiedniego samochodu do tego. Tak, ja wezmę sobie Porsche. Może niekoniecznie powinienem brać tą Porsche, bo w sumie i tak chyba będę rozwalał tych przeciwników. Podejrzewam, że na tym poziomie trudności nie są bardzo dobrzy już. Ale weźmy sobie Rufa. Chodź tutaj. I tak, kupiłem, tak jak widzicie, już wszystkie te takie droższe samochody, które mam teraz odblokowane, ale ten Rufik RT12 jest fantastyczny, super mi się nim mieści. Tutaj według statystyk ten jest szybszy, ale jeśli zobaczycie na siłę, jak siła odpowiada tak mniej więcej wytrzymałości samochodu, to ten Ruf jest bardziej wytrzymały. A jest super szybki, znaczy jest wystarczający, po prostu 320-330 km na godzinę jest fantastyczny, naprawdę. Jest stosunkowo dość przyczepny, jak na samochody w driverze San Francisco. Podejrzewam, że są tu jeszcze samochody, które są dość przyczepne. O, jest Pagani, proszę bardzo. Ukończ pościg 4 i odblokuje nam się Pagani Cinque. Wypadałoby to zrobić. To sobie zrobimy już następnym razem, a teraz chodźmy na ten wyścig. Wzięło mi Rufa, kurde, myślałem, że nie zaakceptowałem wyboru. Trochę żałuję tylko, w driverze San Francisco nie można sobie nawet wybrać koloru samochodu. Ale tak, musimy wjeżdżać i wyjeżdżać z garażu, żeby wybrać sobie, powiedzmy, kolor, jaki chcemy. Dobra.
Mamy wyścig, odblokowujemy sobie tutaj Gallardo, dostaniemy 65 tysięcy kredytów, także to jest naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Jak zaczynaliśmy sobie od 2000, nie? To teraz jest super. Dobra, no zobaczcie, o ile lepiej będę jeździł sobie tym samochodem w stosunku do Pagani Zonda Cinque. Podejrzewam, że nawet jakoś specjalnie nie będę musiał taranować się przeciwników, bo oni mają takie wraki jak Audi R8. O, ten Rufik ich po prostu zmiażdży. Pana to. Nie wiem czemu, ja po prostu uwielbiam te skoki. Gościu, patrz, niewidzialne ściany. 2011 rok granie. Dobra, ale te skoki są niesamowite. Można jeszcze się tak nabić na tą lawetę, tak jakby trochę od boku. I wtedy dziób samochodu jest ustawiony tak bardziej w kierunku nieba. Ej, what? Co się stało? Aha, dobra, jest tutaj. Bardziej w kierunku nieba jest ten przód samochodu ustawiony i wtedy samochód leci po prostu prawie że pionowo do góry. To jest niesamowite. Dobra, co, zderzymy się może trochę z nimi. To nie jest samochód do zderzania, widzieliście, że on tam nie ma jakby fantastycznej, wiesz, mocy, tej siły uderzeniowej. Dobra, Gallardo już nie chce jeździć. Nie no, to jest samochód, który chciałbym też zdobyć. Nie spojrzałem, jaki to jest. A, to jest ten nawet nowszy model. To nie jest ten starszy model Gallardo z takimi lampami nachodzącymi na tylną klapę pokrywę silnikową. Tylko jest ten taki, powiedzmy, nowszy model tego Gallardo. Też bardzo fajne auto, nie? Gallardo. No chociaż ten nowy Huracan też jest spoko. Tak z wyglądu, bo nie jeździłem jeszcze ani jednym, ani drugim. Mam nadzieję, że to się kiedyś uda. Dobra, patrzcie, nawet bez z większych jakichś tam ceregieli, bawienia się tym ruchem ulicznym, udaje mi się być na przodzie, chociaż Gallardo zostało gdzieś strasznie z tyłu teraz. Ja tutaj powiem wam, że ciężko by było nawet trafić od czoła tych przeciwników, ale chyba będę musiał spróbować, dlatego że no jest lipa. Zobaczcie, Gallardo strasznie z tyłu zostaje. Mój Rufik radzi sobie świetnie, nawet jak jedzie nim bot. Okej, bot poddał dupy. No to musimy tutaj się trochę posiłkować. Autobus? Nie, jadą za szybko, nie zdążę nim wykręcić. Spróbujmy tym. Musiał, na milimetr chyba było. Powietrze od samego uderzenia powinno go zdmuchnąć. O, co my tu mamy? Coś tutaj po drodze jest. Czasami mam takiego pecha, że jak się zderzam. O, jest tutaj to, dobra. Czasami. What? Nie to chciałem. Czasami mam takiego pecha, że jak się zderzam. Próbuję się zderzyć z tymi samochodami z naprzeciwka w jakimś wyścigu, to zderzam swoje samochody. Tym razem. Ej, no jak te Gallardo jeździ? A bo tam jest meta, gościu. O nie, to jest meta, trzeba coś zrobić. Dobra, autobus. Nie, nie, autobus, autobus, autobus. Autobus i... Chyba tego nie ogarnąłem. Niedobrze, no. A, czekaj, bo tu jeszcze jeden checkpoint będzie. Nie no, to teraz nie możemy dać ciała. Co my tu mamy? Alfa. Nie no, Crown Victoria powinna bardziej tutaj zadziałać. Dobra, last chance. Ej, kuźwa, milimetr, nie, gościu. O, fuck. No nic, musimy zakończyć na tym niezbyt udanym pojedynku. Zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Na razie. Hejas.